Siemaneczko, w 153 części Let's Play Gothic 3 ostatnio pootwieraliśmy świątynie i zrobiliśmy w nich porządek, aczkolwiek nie wszyscy są zadowoleni. Świątynia została otwarta. Obudzono koszmary. Nie można już ich powstrzymać. Dobra, idziemy w kierunku maga wody Merdariona. Najwyższy czas zapalić. Bo pisaliście, że warto on uruchomić ciąg zadań, które mogą dać nam sporo punktów na koczownika. Teoretycznie też z tego, co tam pisaliście, z tego, co ja sprawdzałem, to chyba mam już wszystko na tą zbroję. Chyba na tą zaklętą zbroję, nie? Podmora sól, no ale dobra. Nie będziemy już marudzić. Odnalazłeś artefakt. Doskonale. Jeśli szukasz Saturasa, to udaj się do jego obozu w pobliżu świątyni Al-Shedim. Dobra. No i 1000 expa. Odhaczone. Świątynia Morasul została otwarta. Tak, trudno nie zauważyć. Wszędzie pełno umarłych. Palą i mordują. Musimy z tym skończyć. Ale co możemy zrobić? Hordami ożywieńców kieruje 5 wodzów. Jeśli oni legną, minie największe niebezpieczeństwo. Pozabijajmy trochę ożywieńców. Tak, ruszajmy w bój. Wodzowie pradawnych nie należą do tego czasu. Ich epoka dawno już przeminęła. Idź za mną. Dobra. Powiem wam, że się nie spodziewałem. No ale właśnie o tym pisaliście. Ile mamy punktów na tego koczownika? O Jezu, jaka bieda. Pisaliście, że chyba nawet plus 30 za to można dostać. Tylko boję się, że on może kurwa zginąć. No mam złe przeczucie, kurde. No ale dobra, przynajmniej nie będę musiał szukać po omacku, tylko mnie wszędzie zaprowadzi. To jest oryginalne zadanie, w sensie z goticzka, ciekawe. No ale zobaczymy, no przydałoby się zrobić porządną liczbę punktów. Dobrze, że pancerz zmieniliśmy, bo za ten od asasynów już byśmy dawno w japę dostali. Ciekawe, czy magowie wody też by się rzucili na nas. Tutaj będzie się skitrał. Tutaj będzie się skitrał, tak. Nie, nikogo tam nie ma. Dobra, tutaj mamy. O kurwa. Na grubo lecimy. Dobra. Okazałeś. Dobra. Dobra. Już idę ci pomóc. Ouch. Aucz. Aucz, dobra. Jednego mniej. Żałosna kreatura. Następny padł. Czy oni coś mają przy sobie ciekawego? Na pewno ja muszę naprawić troszeczkę bez jego, bo oberwał. No ale okej. Nie było tak ciężko. Aha. Dobra, ty następny. Nic nie rozumiesz, co? Dobra. Nikt nie będzie za tobą tęskni. Następni padają. Okej, Merdarion całkiem nieźle sobie radzi. Wszystko w porządku? Oczywiście. Trzymaj się tuż za mną. Musimy ich wszystkich wyłapać. Dobra, mamy plus 5. Dobra, no spróbujemy ich wszystkich wyłapać. To już mam następnego gagatka. Żałosna kreatura. Sporo expo za nich dostajemy. Czekajcie, może stargetujemy go i Merdarion trochę zrobi z nim porządku. Dokładnie. Myślałem, że to troszeczkę lepiej będzie wyglądało. No, dzięki. Tylko żeby sobie many nie przepalił, zanim dolecimy do jakichś poważniejszych przeciwników. Okej, czyli oni tu będą pewnie chyba w tych ruinach się kręcić. Zresztą to są ogromne ruiny, mają gdzie się skitrać.
Zębacza to sobie upoluję. Z prostego powodu. Nie mam żadnych skórek. Dobra. No to zaczynamy bal. Auć. Dobra. Troszkę trzeba się podleczyć. Auć, nie o to chodziło. Oj kurwa, dojebałem. Leć się Bezi. Dobra. Już pomożemy. Oj. Odejdź, odsuń się. Dobra. Pięknie. Dobra. Kolejni ładnie padają. Auć. Dobra. Żadna strata. Poszło, chociaż było zdecydowanie ciężej niż przy tym pierwszym spotkaniu. No ale dobra, udało się. Na pewno tony expa możemy tutaj znaleźć. Myślałem, że coś jeszcze powie. Dobra. No. Uważaj na nich. Dobra. Są nieprzyjemni, kurde. Dobra. Nieprzyjemni. Są upierdliwi po prostu na maksa. Okej. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Dobra, chyba to w miarę tutaj wygląda. Musimy być zdecydowani. Wahanie to śmierć. Nie poddawaj się! Idź za mną! Dobra, kolejne 5 punktów. Nie poddaję się, spokojnie. On się zajebiście trzyma, kurde. Bałem się, że będą problemy, ale Merdarion jest twardym skurczybykiem. To nie ulega wątpliwości. Dobra, tam jest następna grupa. Dobra. Najlepiej wbić im na plecy. Troszeczkę to źle wyszło, bo się spora grupa na mnie rzuciła. A jak jego otoczą, to dopiero będzie problem. Dobra. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Usuńmy się. Zdecydowanie. Dobra, już idę ci pomóc. Dobra. Nie tego stargetowałem. Dobra, zajebiście. Kolejne punkty lecą. Okazałeś mu. Dobra, auć. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Dokładnie. Dokładnie, dobra, pozbieram troszeczkę tego. Szkoda, że nie mają jakiejś lepszej broni przy sobie, albo jakichś fantów, ale co oni mogą mieć przy sobie? Czy nie no, starzy władcy powinni mieć, nie? Bardzo chętnie. Mroczynę go ubijemy. Żadna strata. Dobra. Już prawie po wszystkim! Chodź! Dobra, jeszcze 10 punktów z tego, co pisaliście. Może zróbmy zapis, bo w sumie kawał drogi przeszliśmy. To miał być ciąg zadań w sumie, ale na razie wałkujemy jedno zadanie, ale spoko, nie to, żebym narzekał. Rozerwę cię na strzępy! O kurwa. Ani kroku dalej. Shit. Gdzieś ty się wpakował. Kurwa. Dobra, może jakoś stąd umkniemy. Dobra. Nie waż się mnie atakować.
No dawaj, 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 bo nie mam... Nie ma tu nic ciekawego. Nie, chodź... Ożywieńcy nie należą do tego świata. Wodzowie ożywieńców to już historia. Doskonale. Następnym razem Marli będą mogli spoczywać w pokoju. Dobra robota! Jestem ja z ciebie pokażę. Dumny! Dbaj o siebie. Wciąż jesteś nam potrzebny. Miej to przy sobie podczas swych podróży i niech cię Adano schroni. Powrócę do moich badań. Porobię cię na kawałki przede mną. Dobra. Zaraz oberwie. Daj stąd, zanim oni wstaną. Troszeczkę szybciej. Moja głowa. Rozerwę cię na nie. Za kim on biegnie? Kurwa, za tym. Ja pierdzielę. No idź. Moja głowa. Idź. Nic się nie dzieje. Nic się złego nie dzieje. No ale no ci są na mnie wkurzeni. Ale mogło dojść do niezłej masakry, krótko mówiąc. On tutaj sobie wstanie, zresztą on to jest najmniejszym problemem. Dobra, na szczęście tutaj Merdarion się oddala. Okej. Do Saturasa nam polecił, żebyśmy poszli. Chyba zrobimy tak w tym odcinku. Ciężko. A co on tutaj mi nic więcej nie powie? To po cholerę mnie tutaj przysyłał Merdarion. Kurwa. Nie no, co to ma być? Co to ma kuźwa być, no? Come on. Ten... Tutaj coś leżało ciekawego, czy mi się... Nie, to ognisko było dobra. No Jezu, tutaj też jest lipa. Cholerę mnie tu przysyłał. Nie wiem, wiem, że jeszcze są dwa problemy do zrobienia na pustyni. Mianowicie cały czas Watras jest w kiciu. No i tutaj nie mamy jeszcze reputacji. Tego Hurita przydałoby się ubić, no. Chyba tak zrobimy. Żeby się dostać do tych kopalni złota w Ben Erai, no. To jest jedyne miasto, gdzie asasyni nie chcą mnie dalej wpuścić. A to mi się nie podoba. A polowanie, no to trzeba będzie odbić to lago. W sumie już z asasynami to już mamy praktycznie skończoną historię. Czy moglibyśmy pocisnąć jeszcze do Zubena? Jestem ciekaw. Dobra, może najpierw zaczniemy od Zubena. Jestem ciekaw, co Zuben powie. Co jest? Odnalazłem 5 artefaktów. Jesteś więc godny mojego kostura. Weź go. Weź kostur wiecznego wędrowca. Udaj się do świątyni w Bakareszu i zażądaj od Beliara tego, co twoje. Dobra. W Bakareszu. A, to może będą wszystkie zadanka. No ale ja nie chcę od Beliara tego, ale ten kostur był nam potrzebny, nie? Kurwa, już nie pamiętam. Nie, kostur wiecznego wędrowcy. Berło Varanto to chyba było od Robara, a to dostaliśmy od Zubena, dobra. Znaczy, od Robara w zasadzie nic nie dostaliśmy, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, opłacało się tu przyjść, za Beliara absolutnie nie, to nas nie interesuje. Interesuje nas Zeinosa. Nie pozosta. Czy Zuben cały czas żyje? To jeszcze nie był ten moment. Dobra. Więc ciśniemy do Ben Erai. Hurit, chyba jego dni są policzone. Tak mi się wydaje, no. Chyba, że się coś zmieniło. Stać! Nie. Dokładnie, tak myślałem. Kurde, już tyle zrobiłem dla asasynów, ale jednak nie. Dobra, no trzeba ubić tego Hurita. Tylko kurwa, żebym ja pamiętał, w jakiej oazie on siedział, nie?
Tam jest w Morasul, widać w oddali? Cholera wie. Nie wiem, czy to będzie tu po prawej. Nie jesteśmy. Pokaż mi. Coś tutaj ciekawego możesz mieć. Siewca śmierci. Ciężkie ubranie koczownika. Jakieś takie pierdoły. No i 7 koła. Ale nie mam za bardzo co ci sprzedać. No nie chciałbym tu wszystkich wyżynać. Wyciągnąłbym go. Przeniesieniem choroby. No będziemy tak kombinować, no bo bez sensu wszystkich, nie? Zwłaszcza, że to są koczownicy, no, dobre chłopaki, no, on... Ale trzeba po prostu poświęcić je dla dobra ogółu. Dobra. Urwę ci łeb! Okej, o to chodzi. Chodź tutaj. No, niech cię pochłoną... Kurwa, będzie strzelał, zjeb. Tak jest. Dobra, no nie, chodź jeszcze. Żeby twoje chłopaki się do mnie za bardzo nie spruły. Dobra, teraz będzie pojedynek. Dobra. Długo nie potrwał. Zajebiście. Plus 15. Myślałem, że miał też te łzy Adanosa. Dobra. Myślę, że teraz możemy sobie bezpiecznie wracać. Tu chłopaki nie masz się nic nie do roboty. Sprują. Zostaw mnie w spokoju! Pytanie, czy kurwa. Czy nie pisaliście mi, żebym których koczowników mogę ubić, a których nie? O Jezus, nie wiem, czy tego Hurita nie trzeba było zostawić. Dobra, jesteśmy z powrotem. Troszeczkę sobie poczytałem. Będzie trzeba tu eskortować w przyszłości Watrasa do Hurita. Znaczy do oazy, gdzie jest Hurit i jego ludzie. Może jakoś Watras przeżyje, że nie ma tu Hurita. Swoją drogą wiem, dlaczego nie dostałem jeszcze 5 punktów na koczownika, jak robiłem to zadanie z Merdarionem. Wydaje mi się, że trzeba było jeszcze wybić tych orków obok świątyni Morasul. Co prawda nic o tym nie mówił Merdarion, tylko po prostu tam wbił, trochę się pobiliśmy, potem wyszedł. Trzeba było może mu się pozwolić rozgościć, chociaż ciekawe, czy trzeba było wybić co do jednego orka. No właśnie, pewnie tak. Mniejsza, najwyżej może później to zrobimy, a może nie, nie ma ciśnienia, żeby to robić. I nie czuję też takiej potrzeby, żeby tam robić porządek. Zrobiłem porządek tutaj. Z Huritem i dobra, niech tak będzie. Watras jakoś sobie poradzi. Zresztą na razie nie ma nic do gadania, bo siedzi pod kluczem. A jeszcze jedna opcja. A jak żebyśmy chcieli wyzwolić Lago? To pewnie ten lew nam pomoże w wyzwoleniu Lago, tak mi się wydaje. Z kim ja tu muszę pogadać o tym? No bo Lago trzeba będzie na pewno wyzwolić i jeszcze jakieś inne miasto, w którym się zmieni, w którym dużo jest zawartości z LTM-a. Zająłem się Huritem. Dobrze, od dawna stanowił problem. Proszę, to dla ciebie. Dobra, dzięki, troszkę złota wpadło. Największym powodem tego było to, że mogę teraz na górę się tu dostać. Nie wiem, czy Ben Erai się zalicza do miast, które będę chciał uwolnić. Na pewno będzie Lago. Wydaje mi się, że Braga też poleci. Zobaczymy. Kurde, może trzeba było wybić tych orków tam pod tą świątynią. Stać! Ani kroku dalej! Mogę zejść do tuneli? No, przydałeś się na coś. Dobra, idź sobie pokopać. Nie Dobra. Myśl sobie tylko, że wolno ci poganiać niewolników. No. I o to chodziło. Dobra, wreszcie możemy tu się rozejrzeć i pozbierać sobie różne fanciorki i wszystko, co tutaj się znajduje. Dobra, w sumie przyda mi się wszystko, bo jestem tak spłukany. Że masakra.
W ogóle ten most. Aha, bo tutaj wyrzucają. A co tam się dzieje? Widzieliście? Ciekawe. Pokazałeś mu! Ciekawe, czy na mnie polują. Litarny zabójca. Po prostu takie chłopaki, które się trochę pogubiły w życiu. Jezu, jak mu troszkę dziwnie głowa odskoczyła. Dobra. Żadnej notatki nie miał przy sobie. No okej, troszkę nam czasu zmarnowali, no ale musieliśmy to odfajkować. Tak myślę, kurde, nad tymi orkami pod tą świątynią w Morasul. Może trzeba było pozwolić Merdarionowi, ale to bez sensu było. On tam nic nie mówił, po prostu tam wbiegł. I dlatego mi pisaliście 30 punktów. Bo wiem, że teoretycznie jest plus 5 za pozbycie się orków z Morasul, ale zrobiłem to inaczej i na razie tak zostanie. Trochę się usprawiedliwiam teraz, ale się zastanawiam, czy będzie mi to potrzeba, żebym to naprawiał. Chyba nie. A tu możemy sobie wejść. Dobra, pozbierajmy grzyby, żebym wiedział, że ten tunel jest już odhaczony. Tak, musimy zdecydowanie. Co za charówka? Lepiej już nieco, lepiej już sobie iść. Nie pójdzie, dobra, trudno. Musimy zdecydowanie się odbić. Jeśli chodzi o kasy, bo naprawdę kiepsko to wygląda. Dobra, tu nic nie ma więcej, tu jest jakiś kuferek. Zerkniemy sobie. Jakieś tylko pierdoły. Nie ma nic konkretnego. Dobra, podejdziemy na górę. No to pewnie też tutaj będą pierdoły, no ale na wszelki. O nie, tutaj to nie takie pierdoły. Akurat ogniste strzały to są bardzo fajne rzeczy. Dobra, żebyśmy nie przegapili tylko żadnej żyły. Idź sobie, albo będziemy ale mieć kłopoty. Twarda ta skała. To jest drugi teleport? Ciekawe. No tak. Dobra, spoko, to nie spodziewałem się, że tu w kopalni znajdę. Lepiej już sobie idź! Nie będę uśpienia marnował na nich, bo nie opyla się to po prostu. Dobra, kurde, mam nadzieję, że z watrasem sobie nie skiepściłem, że on... Nie, myślę, że będzie wszystko git. I że będę na nowo to rozgrywał. Ojejku, dobra, to jest... Aha, tutaj obaj nic... będziemy mieć kłopoty! Nic nie zrobimy. Tutaj może coś będzie ciekawego. Nie mogę tego odłamać. Lepiej już sobie iść sobie, albo będziemy mieć kłopoty. Wszyscy są zajęci mocno kopaniem, bardzo mocno. Nie sprawiaj już żadnych kłopotów. Porozmawiamy później. Dobra. Chcecie mi powiedzieć, że od tej strony też można byłoby wejść? Ciekawe. Wytrychy, to dobra, tam już te parę monet to niech sobie poleży. Złoty samorodek, spoko. Myślałem, że troszeczkę więcej będziemy mogli sobie pożyczyć z tej kopalni. No ale dobra, przynajmniej każde miasto w Warancie jest na sensownym poziomie, jeśli chodzi o reputację. I chyba na razie Warant sobie odpuścimy. Tak mi się przynajmniej wydaje, no. Dobra. Lago odbić? Nie, lago odbijemy później. Na razie zrobimy sobie przerwę od Warantu. Myślę, że zaczniemy od tej areny Faring, a później będziemy powoli myśleć nad odbiciem Cape Dan. No. Myślę, że taki będzie plan. Dobra, ale na dzisiaj to tyle, także... Aha. Jeszcze... Tu jest chyba ostatni fragment potrzebny do zadania. Ten kostur wiecznie żyjącego. Chociaż wydaje mi się, że to zrobiłem, ale jeszcze raz będę musiał sprawdzić tą wysepkę. Dobra, ale na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Możecie mi napisać, czy będą jakieś poważne konsekwencje z pozbyciem się Hurita. Mam nadzieję, że nie. Muszę jeszcze zobaczyć, jak to lago odbić, ale dobra, mniejsza.
Na razie.